Ksiądz biskup Józef Guttwa w tym roku obchodził będzie srebrny jubileusz. Wychowankowie księdza biskupa postanowili w sposób szczególny uczcić święto swojego niegdysiejszego katechety. Ksiądz biskup Józef Guttwa urodził się w roku 1923 w Konclowej. Podczas wojny brał czynny udział w ruchu oporu. Po wojnie wstępuje do seminarium duchownego w Tarnowie. W 1948 roku z rąk biskupa Stępy otrzymuje święcenia kapłańskie. Naukę kontynuuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wreszcie trafia do Nowego Sącza, gdzie pełni funkcję katechety szkół średnich i rektora kościoła świętego Kazimierza. Ksiądz biskup to niewątpliwie postać barwna i wielka. Trudno byłoby określić go jednym zdaniem. W każdym razie należałoby tutaj podzielić tego człowieka. W tym wielkim kapłanie i biskupie jakby można doszukać się kilku osobowości. Był to niewątpliwie wielki patriota, wierny syn Kościoła, człowiek humanista, doskonały organizator, pedagog młodzieży, która do dziś dzień jak najmilej go wspomina i żyje treścią, którą usłyszała na katechizacji od tego swojego wielkiego katechety. W tym roku upływa 25 lat od daty otrzymania przez księdza biskupa Józefa Guttwę z rąk papieża Pawła VI Sakry Biskupiej. Z tej okazji wychowankowie Józefa Guttwy oraz wszyscy, którzy zetknęli się z księdzem biskupem, zamierzają zorganizować kilka specjalnych, uroczystych wydarzeń. Jako podziękowanie za ten trud jego włożony w czasie jego długiego pobytu w Nowym Sączu, ośmielam się prosić wszystkich wiernych ze wszystkich parafii Nowego Sącza do udziału w nabożeństwie jubileuszowym 4 marca o godzinie 18 do kościoła świętego Kazimierza. Będzie to wyrazem i pamięci, i wdzięczności.